Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dawid Nachajowski, witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Szanowni Państwo, rozpoczynamy program pod tytułem Z Parlamentu Europejskiego. Temat tego odcinka to po wyborach w Parlamencie Europejskim. Zaproszenie do studia przyjął były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, europoseł Ryszard Czarnecki. Szczęść Boże, dziękuję za przybycie do studia. Szczęść Boże, witam Pana, witam Państwa. Panie pośle, czy Kosma Złotowski, poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji EKR, miał szansę zostać wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego? Pan jako były wiceprzewodniczący tej instytucji na pewno zna te kuluary i szanse ewentualne kandydata EKR-u na stanowisko przewodniczącego. Ale ja zapytam, czy on miał szansę zostać wiceprzewodniczącym w obecnym układzie politycznym? Na przewodzenie Europarlamentu szans nie miał, bo arytmetyka polityczna tutaj w Brukseli i Strasburgu jest nieubłagana, chociaż byłby świetnym przewodniczącym. Natomiast na wiceprzewodniczącego no, pewnie nie będzie można zweryfikować odpowiedzi na to pytanie. Ja nie ukrywam, byłem zwolennikiem tego, żeby Polak nie kandydował na wiceszefa Europarlamentu. Przekonywałem kolegów, że w ten sposób no, zejdziemy z linii ciosu. To znaczy nasi przeciwnicy tutaj, a jest ich niemało, chcieliby mieć spektakularny sukces w postaci naszej porażki, czyli to, co się zdarzyło w swoim czasie panu Michowi Kamińskiemu, który wtedy był w PiS-ie, czy potem profesorowi Krasnodębskiemu, że przegrali wybory na wiceszefa Europarlamentu. No, było przedstawiane przez naszych przeciwników tutaj, ale zwłaszcza w Polsce, jako wielka porażka Prawa i Sprawiedliwości. Ale czy zasadnym było wystawianie na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego osobę, która w takim, a nie innym układzie się znalazła, czyli szósta grupa polityczna pod kątem wielkości, prawda? I arytmetyka, mając na uwadze Europejską Partię Ludową i socjalistów i to, jakiego kandydata popierano z tych grup politycznych i kto wygrał i kto nie miał po prostu szans? Czy było w ogóle sobie czym głowę zawracać? Jestem długo w polityce i mogę powiedzieć, że w polityce czasami liczą się pewne symbole i pewne symboliczne gesty i działania. Nie może się polityka do tego ograniczać, to jest jasne. Ale myślę, że tutaj pokazanie pewnej różnicy między hiszpańską komunistką a europosłanką z Europejskiej Partii Ludowej, a konserwatystą Polakiem było właściwe. Było to pokazanie pewnego pluralizmu w Parlamencie Europejskim, że są również tutaj ludzie, i to jest ich niemało, którzy odwołują się do tradycyjnych wartości, wartości konserwatywnych, narodowych, patriotycznych, do idei Europy ojczyzn. No oczywiście pan Kosław Złotowski zrezygnował, no bo w tym wyścigu szans nie miało, też nie chodziło o to, żeby dostał nie dużą ilość głosów, żeby to było odczytywane jako porażka PiS-u. Ja dlatego pytam o wice, dlatego że pan Zile, Łotwa, mała delegacja u europejskich konserwatystów i reformatorów, patrząc jako grupę polityczną i polską silną delegację Prawa i Sprawiedliwości. I jakby tutaj była podmiana, że wspierano by kandydata z Polski właśnie na stanowisko wiceprzewodniczącego, no panu Zile się udało. Został wiceprzewodniczącym Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i ten ruch Łotysze uważają został za wygrany. Wiceszefem Europarlamentu jako pierwszy Łotysz w historii w ogóle, tak jak pierwszy Słowak został też wiceszefem Europarlamentu w historii i pierwsza Maltanka szefową Europarlamentu i w ogóle członkiem prezydium. Ale proszę zwrócić uwagę, jak to robią Niemcy. Otóż Niemcy czasem wystawiają swoich na bardzo ważne funkcje. Szefowa Komisji Europejskiej to Niemka, szef europejskiego NIK-u. No i przez 5 lat był Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Niemiec. Czyli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. To jest Niemiec, pan Lenne, słusznie przez 2 kadencje w Europarlamencie przewodniczącym był niemiecki socjalista Martin Schulz, zresztą Polsce niechętny. Natomiast czasem Niemcy, nierzadko, nawet często, grają na kandydatów z innych krajów, mając pewność, że oni będą z nimi, no tak powiem, dyplomatycznie bardzo blisko współpracować. I ja myślę, że sytuacja, w której nasza frakcja, gdzie Polska jest największą delegacją, 27 posłów, wystawia kogoś innego, a później ten nasz kandydat ma lepszy wynik w głosowaniu,
niż komunista z Grecji i zielona z Finlandii, no to jest jakimś naszym sukcesem, prawda? Sukcesem także PiSu jako tego, który pociąga szturki w grupie politycznej europejskich konserwatystów i reformatorów. No spójrzmy na skład prezydium, prawda? Przewodniczący, w jego skład wchodzi 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów. Też ciekawe głosowanie to ostatnie, dlatego że profesor Karol Karski nie jest już kwestorem. Przegrał z panem Kolają z Czech, reprezentant Zielonych. To też ciekawa sytuacja. No i partii piratów, bo mało kto o tym wie, że nowy wiceprzewodniczący Europarlamentu była sytuacja, że w dogrywce przegrał finalnie, prawda? Tak, to jest przedstawiciel partii piratów, która zresztą jest w koalicji rządowej z naszymi kolegami z centroprawicy z ODS-u czeskiego. Natomiast tak, Karol Karski po 3 kadencjach bycia kwestorem przegrał, ale poza złymi wiadomościami są też dobre wiadomości, mianowicie 3 polityków Prawa i Sprawiedliwości zostało wybranych na wiceszefów bardzo ważnych komisji w Europarlamencie. Także i tutaj panu gratulujemy, bo pan wiceprzewodniczący do spraw petycji po raz kolejny wygrał pan te wybory, więc to jest ważna komisja do spraw petycji, bo każdy obywatel zgodnie z regulaminem parlamentu może napisać petycję, prawda, i wy ją rozpatrujecie, czy to w trybie pilnym, czy troszeczkę na plan dalszy, jeżeli jest sprawa nie aż tak niecierpiąca zwłoki. Ale 4 wiceprzewodniczących i pan jest w tym gronie, więc to coś znaczy dla frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. I dla panu się udało. Sprawiedliwości również. Zwracam uwagę też na tryb głosowania. O ile przed 2,5 laty był to secret ballot, czyli tajne głosowanie, tym razem była to aklamacja, więc to też świadczy o jakimś poparciu, no i personalnym, i też dla formacji, którą reprezentuję. Ale również moi koledzy, Witold Waszczykowski, wiceprzewodniczącym Kluczowej Komisji Spraw Zagranicznych, Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. No, zwłaszcza teraz, kiedy kwestie energetyczne są takim wielkim wyzwaniem, to jest bardzo ważna komisja. Komisja Petycji, ma pan rację, to jest komisja, która jako jedyna obsługuje, tak to nazwijmy, obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale to można świetnie wykorzystać. To zwracam uwagę na przykład na to, co się dzieje w tej komisji PETI, Komisji Petycji, gdzie na przykład, uwaga, mieszkańcy hiszpańskich miast, gdzie rządzi lewica, Barcelona, ale nie tylko, składają petycje, które ewidentnie uderzają politycznie w te ich lewicowe samorządy. Ja nie namawiam oczywiście warszawiaków, mieszkańców Gdańska, czy Łodzi, Opola, Lublina, czy innych miast, żeby takie petycje składać, tylko mówię, że Hiszpanie to czynią w proteście przeciwko polityce lewicowych samorządów. W jaki sposób pan widzi teraz współpracę na linii waszych posłów, grupa EKR z przyszłą przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, bo trzeba przypomnieć, że kandydatka Europejskiej Partii Ludowej, pani Roberta Metsola, zdobyła 458 głosów, wygrywając już w pierwszej turze wybory na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. To jest kandydatka największej frakcji politycznej. To było do przewidzenia, że ona akurat wygra. W jaki pan sposób widzi teraz współpracę? Czy to będzie jakaś współpraca taka konstruktywna, oczywiście w oparciu o regulamin parlamentu, bo wiemy, że sporo do powiedzenia, jeżeli chodzi o przyjmowanie poprawek, no właśnie też przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Są rzeczy, które nas z nią łączą, są takie, które w razie dzielą. Łączy to, że ona jest wrażliwa, gdy chodzi o kwestie życia, że zawsze głosowała za życiem, przeciwko zabijaniu dzieci narodzonych, eufemistycznie mówiąc, aborcją. No to, co dzieli, to jednak fakt, że występowała, a także głosowała również przeciwko polskiemu rządowi, przeciwko Polsce. Współpraca, myślę, że jest potrzebna dla obu stron, choć na pewno nie będzie łatwa. Mam wrażenie, że i tak tam w Europejskiej Partii Ludowej, w tej frakcji rządzi największa delegacja, którą stanowią posłowie z niemieckiej CDU i CSU. To Niemcy mają największy pakiet akcji, mówiąc językiem ekonomicznym, pakiet kontrolny nad swoją frakcją. Natomiast to współpracować trzeba. Widziałem, że pani Roberta Metsola, zresztą matka czwórki dzieci, 4 synów, ma z mężem Finem skądinąd. To już taki przykład, że można robić karierę polityczną i mieć dużą, szczęśliwą rodzinę. Natomiast widziałem jej twarz i jej mowę ciała, kiedy
prezydent Francji Emmanuel Macron domagał się rozszerzenia prawa do aborcji i postawił to jako jeden z celów prezydencji Francji. Wysłuchała tego z kamienną twarzą, nie klaskała, chociaż wiele posłów klaskało. No, rzeczywiście pod tym względem jest wierna swoim przekonaniom, ale może to specyfika Malty. Pan zobaczy, jak głosują maltańscy socjaliści. Nawet socjaliści na Malcie nie głosują przeciwko życiu, bo wiedzą, że ich wyborcy by tego nie znieśli. Posłowie z jej frakcji głosowali kilka lat temu razem z wami w sprawie uznania zapisu, że określanie i realizacja polityki w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego należy do kompetencji państw członkowskich. Tak. I to jest tutaj prawda, że taka rezolucja została przyjęta w roku 2013. I tyle w tym temacie, szanowni państwo. Kolejny temat, poszczególne komisje parlamentarne, które liczą się dla Polski, bo na przykład komisja budżetowa to jest niezwykle istotna komisja. Tutaj szefostwo ma od nas akurat z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów pan Overtveld i komisja do spraw zatrudnienia, tak sztandarowa komisja, przypomnijmy, gdzie dwa razy ubiegała się o stanowisko przewodniczącej tej komisji, była premier RP Beata Szydło i dwa razy przegrała. Europoseł Piszlaru jest szefem tej komisji, tak? Tak, no więc ja powiem, nasze aktywa, tu chodzi o komisję, są utrzymane trzech wiceprzewodniczących. Gdy chodzi o frakcje, one są większe na początku kadencji, no bo mamy wiceszefa Europarlamentu i mamy wiceszefową komisji INGE, czyli do spraw ingerencji w procesy demokratyczne, tam gdzie ja jestem koordynatorem. Właśnie niedługo lecimy do Waszyngtonu, aby zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy Ameryki, no Ameryki, która z kolei jest obiektem ataków chińskich, prawda? Więc no myślę, że tutaj EKR wyszedł obronną ręką, ale nie ma co ukrywać, to większość w tym parlamencie to jest większość lewicowo-liberalna i na każdym kroku to pokazują, jakby bardzo ideologizują pracę tej Izby. A jaka jest przyczyna, że tak mało zwycięstw mamy, mając na uwadze tych przewodniczących tutaj i te główne stanowiska, które są bardzo lukratywne dla polityków wszystkich frakcji politycznych, dlatego że wiadomo, jak to się ceni wtedy, jeżeli ktoś wygra i w jaki sposób też jego ranga takiego polityka rośnie w Parlamencie Europejskim. Czy chodzi tutaj o wewnętrzne negocjacje, czy chodzi o strategię według pana polityczną, czy po prostu o nieprzestrzeganie zasady Donta? W jaki sposób pan to widzi? No, właśnie zasada Donta rządzi, można powiedzieć, że jest jeden król w parlamencie, to jest Dont, ale też jednak nie do końca. No bo po pierwsze jest grupa, która jest w ogóle odsunięta od tego, czyli grupa ID, Tożsamość i Demokracja, grupa takich eurosceptyków z panią Le Pen, również z partią Matteo Salviniego, partią współrządzącą z Włochami zresztą. Więc tutaj Dont nie obowiązuje, no to też jest pewnym wykrzywieniem i kalectwem. Z drugiej strony w ramach tego Donta mieliśmy dla EKR-u i dla Polski, dla Prawa i Sprawiedliwości, funkcję, o której pan wspomniał, szefa Komisji Employment, Zatrudnienia i Spraw Społecznych. No, pani premier Szydło dwa razy podchodziła i dwa razy wyborów nie wygrała. Więc jak widać, ten Dont jest tak trochę dla równych i równiejszych. I to oczywiście pokazuje, że również w Europarlamencie czasami po prostu brakuje demokracji. Też się składa tak, że nikt nie wystawił tutaj Polaka w tych wyborach na szefa czy szefową Komisji do Spraw Zatrudnienia, mając na uwadze też te zwycięstwa i porażki, bo pamięta pan doskonale, jak pan Zdzisław Krasnodębski przegrał o urząd wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego na początku tej kadencji z panem Castaldo. Teraz pan Castaldo przegrał, też walczył i jemu się nie udało, więc to nie jest też tak, że jeżeli będzie się sprawowało konsekwentnie przez 2,5 roku urząd wiceprzewodniczącego, to jest oczywiste, że ta reelekcja będzie mu dana, tak, tak, prawda? Tak. To prawda, no to są skomplikowane gry i myślę, że czasem w takiej polityce skutecznej, o tym Kościół najlepiej wie, czasem lepiej cofnąć się krok do tyłu, czasem lepiej być w cieniu, gdy chodzi o stanowiska, bo gdy chodzi o twarde upominanie się o pewne wartości niezbywale transcendentalne, to trzeba to robić, prawda? Zresztą ja powiem szczerze, miałem taką satysfakcję, no, nie będę wskazywał nazwisk, ale są tacy politycy także w Polsce, którzy uważają, że karierę międzynarodową zrobią tylko wtedy, kiedy będą siedzieli jak mysz pod miotłą i nie będą pokazywali swojej identity, swojej tożsamości, jak nie będą zabierali głosu na pewne tematy, będą uciekali od pewnych wrażliwych tematów. Ja akurat, mówiąc językiem piłkarskim, nigdy nogi nie odstawiałem. Bardzo ostro piętnowałem na przykład dominację niemiecką,
w Europarlamencie i w Unii Europejskiej. Zabierałem głos w sprawach ideowych dotyczących ochrony życia. Wielokrotnie krytykowałem pewne próby prymatu mniejszości, które są w Polsce narzucane. I co? I zostałem wybrany przez aklamację. A inni niekoniecznie, mówię o innych instytucjach i innych kolegach. Ale to oznacza, że warto być sobą. To, żeby zgłosili sprzeciw, aby nie było aklamacji, tak, tylko głosowanie. Oczywiście trzeba, nie znalazło się, wybrano pana. 7 posłów na to, akurat liberałowie, którzy zgłosili głosowanie, secret ballot, głosowanie tajne, tak przeciwko mnie to zrobili we pół roku temu, teraz tym nie zbierali głosów, tak? Natomiast no, polityka to gra, no, gra, która nie jest sztuką dla sztuki, tylko po to, żeby osiągać pewne wyższe cele z punktu widzenia dobra wspólnego. Szefowa Komisji Europejskiej chce pomagać Ukrainie, padła pewna deklaracja z jej strony. Pan jest szefem delegacji, przypomnijmy, Unia Europejska-Rosja. W jaki sposób pan widzi teraz te relacje na linii Unia Europejska-Ukraina? Czy zasadnym jest w odpowiedni sposób rozmawiać z Rosjanami na poziomie pana delegacji? Bo pamiętam, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, pan podtrzymywał stanowisko, że nie jeździcie do Moskwy. Wyjazd ważnego polityka z Unii Europejskiej odbył się jednak do Rosji. Przypomnijmy, że pan Borrell tam poleciał. Teraz jest specyficzna sytuacja na linii dialogu, że tak powiedzmy, Unia Europejska-Ukraina, prawda? I gdzieś zakulisowe rozmowy na temat tego, w jaki sposób może zachować się Rosja względem tego państwa. Co pan powie jako szef delegacji Unia-Rosja w tym temacie? No właśnie. Będzie posiedzenie delegacji Unia-Rosja w Brukseli, którym będę kierował, którym będę przewodniczył. A to jest taka wyjątkowa sytuacja, panie redaktorze. To też świadczy jednak o sile Polski, sile Prawa i Sprawiedliwości. Otóż w tej chwili dwóch Polaków kieruje w Parlamencie Europejskim dwoma kluczowymi komisjami, gdy chodzi o politykę wschodnią. Delegacja Unia-Ukraina Witold Waszczykowski, delegacja Unia-Rosja Ryszard Czarnecki. A więc no, to bardzo ważne, że my te lejce trzymamy w ręku i staramy się, żeby ten europejski wóz wspierał te państwa, które usiłują uzyskać trwałą niepodległość na obrzeżach Związku Sowieckiego. Trzeba powiedzieć jedną rzecz. Oczywiście historia była okrutna, gdy chodzi o kwestię tego ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich, na Wołyniu i nie tylko. Natomiast tak w wymiarze stricte politycznym Polsce zależy, powinno zależeć, żeby między nami a Rosją było państwo. Nie muszę tłumaczyć dlaczego. To jest po prostu wprost zwiększenie bezpieczeństwa Polski. Natomiast gdy chodzi o relacje z Ukrainą, no to no są problemy, bo Niemcy blokują transport broni NATO. Niemcy zablokowały przekazanie przez Estonię broni, którą wcześniej kupiła u Niemców. Mieli w kontrakcie taki paragraf, że mogli nie wyrazić zgody na jej przekazanie gdzieś indziej, na jej relokację. I tak zrobili. No teraz wysyłają hełmy na Ukrainę. No tutaj mam wrażenie, że Niemcy grają swoją grę i celem tej gry jest dogadanie się z Moskwą. Może nie teraz, może za parę miesięcy, może za półtora roku, ale to jest celem tej polityki. Zresztą w ogóle zwracam uwagę, że Niemcy głosują co pół roku za sankcjami dla Rosji, ale z drugiej strony robią interesy. Są bardzo pod względem pragmatyczni. Te stanowiska, o których pan wspomniał, szefostwo Unia Europejska-Ukraina delegacja i szefostwo Unia Europejska-Rosja. Jaką rangę te stanowiska mają w Unii Europejskiej? Dlatego, że kiedy tak prześledzimy wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zajęcie się tym tematem w krajach europejskich i w Brukseli, no to wiadomo, że Rada Europejska, która nadaje kierunek polityczny Unii Europejskiej, pochyla się nad sprawą Rosji. Przyjmowane są konkluzje i tam konkretne zapisy wobec tego kraju, prawda? Też jest NATO, główna kwatera jest w Brukseli. Jens Stoltenberg wydaje swoje oświadczenie, wszyscy patrzą na linię Unia Europejska-NATO, NATO-Rosja, wschodnia flanka i tak dalej. Ale jaką rolę mają przedstawiciele i szefostwo tych delegacji w relacjach z takimi krajami jak Rosja? No, dużą, ponieważ tak jak teraz właśnie, no, przed chwilą wydałem specjalne oświadczenie razem z moim zastępcą, Petarem Polakiem ze Słowacji. Jednoznacznie pokazujące
międzynarodowej opinii publicznej, kto jest winny, a kto jest ofiarą. To ważne, bo to idzie pod szyldem Europarlamentu, pod szyldem mojej komisji. I tak, takie rzeźbienie poprzez instrumenty w postaci Komisji Europarlamentu jest ważne, bo urabia opinię publiczną międzynarodową, urabia w duchu naszych wartości, naszych interesów, powiedzmy wprost. Więc uważam, że to dobrze, że my potrafimy wykorzystać właśnie to instrumentarium w postaci Parlamentu Europejskiego i jego komisji. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Szanowni Państwo, gościem w studiu Parlamentu Europejskiego w Brukseli, poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, były wiceprzewodniczący tej instytucji, był moim gościem Ryszard Czarnecki. Dziękuję za przybycie. Dziękuję za zaproszenie do tego prestiżowego programu. Dziękuję panu, miłego dnia dla naszych telewidzów. Bardzo dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.